Jak sprawdzić plik ISO, nowa, szybsza, lepsza wersja, czyli jak sprawdzić sumy kontrolne. Pierwsze, co ściągamy sobie, owe sumy kontrolne i plik do jednego folderu. W przypadku Debiana jest to trochę do dupy, bo jak klikniemy sobie w pobieranie, to mamy taką dziwną stronę i możemy pobrać sobie plik net ISO, ale potem znaleźć sobie sumy kontrolne, szukać, tatka latka. To nie jest takie proste, więc lepiej zrobić to w ten sposób kopiuj adres odnośnika wrzucamy ten adres tutaj wywalamy końcówkę tego co tu się znajduje czyli nazwę pliku ISO i otwieramy stronę teraz stąd dopiero pobieramy sobie nasze netinstall i pobieramy sobie odpowiednią sumę kontrolną zależnie którą chcemy czy 512 czy 256 po prostu przez Zapisz Plik jako Zapisz Element docelowy jako I wrzucamy to sobie Gdzieś tam w moim przypadku poleci to do debian Czyli poleci Tutaj zresztą już poleciało To samo robimy Z drugim plikiem czyli z plikiem Sign Plikiem klucza Podpisu Wrzucamy to do folderu Mamy w folderze Otwieramy sobie konsolę, przechodzimy do y, naszego katalogu, w którym znajdują się owe sumy kontrolne i wszystkie inne pliki. Teraz lecimy dalej. Wydajemy komendę, która wygląda w ten sposób, czyli gpg, spacja, minus, minus, kserwer, minus, options, spacja, auto, k, minus, retrieve, spacja, minus, minus, verify i podajemy kolejno najpierw. Klucz sumy kontrolnej, tym którym została podpisana suma kontrolna plik tekstowy. Zróbmy to trochę większe, żeby było bardziej widać. Klikamy Enter. I w tym momencie dowiadujemy się, że przy użyciu takiego, ani innego klucza zostało to podpisane. Jest to złożony, poprawny podpis debian, lalala, coś tam, który jest nieznany, bo nie mamy tego w tej chwili w clearingu, ale klucz, skoro widać, że to jest debian Key jest poprawny mimo, że nie ma pewności co do tożsamości osoby, która złożyła ten podpis zawsze możemy sobie dodać odcisk klucza publicznego, ale z doświadczenia wiem, że nie jest to potrzebne następnie weryfikujemy sobie już naszą płytkę, skoro wiemy, że to TXT z sumą kontrolną jest poprawne. Wydajemy komendę, która wygląda następująco. W moim przypadku jest to yy, suma kontrolna zrobiona za pomocą SH256 SUM, więc czegoś takiego właśnie użyjemy. Dajemy komendę SH256 SUM minus C, czyli sprawdź sumę kontrolną, i podajemy sumę, kuźwa, sumę kontrolną, yy, czyli ten plik TXT. On w tym momencie sczytując ten plik TXT będzie go y, sprawdzał y, w stosunku do płytki, którą mamy ściągniętą do tego folderu. Klikamy Enter. Chwilę to trwa i nagle się dowiadujemy, że jeżeli chodzi o Debian Edu, to takiej płytki nie mamy, bo nie ma. Po prostu wszystkie tu kontrolne ściąga z pliku, tak? Debian Format też nie ma. Debian format 12 też nie ma netinstalla ale tutaj na górze jest dobrze. Debian 1250 AMD NetInstal I teraz zobaczmy, co mamy w tym folderze. Mamy Debian 1250 netinstall ISO, czyli ten plik jest dobrym plikiem, bo go posiadamy. Tych plików nie mamy, stąd są błędy. W tym momencie mamy sprawdzony plik ISO i możemy go sobie spoko wypalać na płycie pendrive i instalować. Koniec. Kropka. Do usłyszenia.